Znajdujemy się przed zakładem opiekuńczo-leczniczym w miejscowości Łuski, gmina Drelów. To miejsce dla mieszkańców Łusek ma swoją historię, bo przez kilkanaście lat funkcjonowała tutaj szkoła podstawowa. No, z powodu niżu demograficznego kilka lat temu szkoła została zlikwidowana, więc zastanawialiśmy się wspólnie z wójtem gminy Drelów, jak to miejsce zagospodarować, jak je wykorzystać. Szkoła, która funkcjonowała wcześniej, została wybudowana czynem przez mieszkańców Łusek, więc dzisiaj ten obiekt wygląda już zupełnie inaczej. Budynek został przebudowany, rozbudowany. Przygotowaliśmy tutaj 85 miejsc dla osób, które wymagają całodobowej opieki, dla osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą przebywać w swoich domach rodzinnych. Na dzień dzisiejszy mamy już blisko 50 pacjentów. Są jeszcze wolne miejsca. Samo otoczenie tego ZOL-u jest bardzo, bardzo ładne. Zostały przygotowane alejki, tak aby mieszkańcy, te osoby, które są w stanie funkcjonować jeszcze samodzielnie, mogą sobie wychodzić na spacery. Okolica jest bardzo spokojna. Także zauważamy, że coraz więcej osób dopytuje. Od pomysłu do realizacji tego przedsięwzięcia minęło prawie 4 lata, bo na początku trzeba było przygotować dobry projekt. Złożyliśmy stosowny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Udało się otrzymać dofinansowanie. Wartość całego zadania to jest kwota blisko 12 milionów złotych. W ramach tego projektu oczywiście doposażone zostały oddziały szpitala naszego powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim, więc w większości były to środki unijne, ale oczywiście powiat bialski tutaj również zabezpieczył środki jako wkłady własne do tego projektu. ZOL w Łuskach działa w ramach struktur szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Nie ma tu żadnej rejonizacji, mamy tutaj również osoby spoza powiatu bialskiego. Po prostu są wolne miejsca, przyjmujemy wszystkich, którzy są zainteresowani, aby przebywać w tym miejscu. Personel w większości to są osoby z terenu naszego powiatu. Docelowo przewidujemy, że zatrudnienie w tym zakładzie znajdzie około 50 osób. Z mapy potrzeb zdrowotnych województwa lubelskiego ewidentnie wynika, że tego typu placówek będzie potrzeba coraz więcej. Zmieniło się oczywiście teraz podejście rodzin, bo kiedyś osoba na przykład, która była ciężko chora, no to domownicy musieli po prostu na zmianę zajmować się taką osobą. Bardzo często jedna osoba musiała rezygnować z pracy zawodowej, by po prostu całodobowo opiekować się taką chorą osobą, więc tak jak powiedziałem, że jest to na pewno ogromna pomoc dla tych rodzin. Tutaj mamy na miejscu personel medyczny, jest lekarz. Wykonywane są badania, także jestem tutaj pewien, że osoby, które tutaj trafiają, mają zapewnioną godną opiekę i bardzo się cieszę, że ten zakład udało się uruchomić i że on już funkcjonuje. Pacjenci przyjmowani są na takiej zasadzie, bez względu na wysokość świadczenia, jakie pobierają, czy to jest renta, czy emerytura, 70% z tego uposażenia trafia na konto placówki. Pozostałe 30% to są środki, które zostają dla pacjenta, a pozostałą kwotę dopłaca Narodowy Fundusz Zdrowia. Tutaj oczywiście jeszcze wiele do zrobienia jest, bo zastanawiamy się nad przygotowaniem projektu na fotowoltaikę, bo jednak tego prądu tutaj potrzeba dużo, działka jest duża, więc będziemy po prostu szukali rozwiązań, żeby zminimalizować koszty funkcjonowania tego obiektu. Szczepanie Kizido, zamieszkały koło Radzynia Podlaskiego, jest taka wieś biała. Tutaj brat mi załatwiał, bo ja jestem starym kawalerem, proszę pana, taka prawda. No i to brat wszystko załatwił, jest 10 lat młodszy ode mnie. Jestem tutaj od 1 marca. No to codzienność, no to nie jest źle tutaj, nie jest źle. Znaczy się, no opieka jest całodobowa. Jest, teraz jest trochę więcej, jak im przychodzi, to było niewiele tych tutaj osób. Teraz jest prawie 50 osób. No i także jest dwie pielęgniarki zawsze. No i opiekunków jest trzy, co najmniej trzy opiekunków. No i tam jedzenie, no
Może być na ogół. Ale nie ma jeszcze kłopotu, bo można sobie wziąć parę groszy, znaczy no z domu, o, no i można sobie dokupić. No tu jest niedaleko sklep, ale ja nie pojadę, no to się daje tym opiekunkom czy pielęgniarka, to ona przyjeżdża coś tam. O, jak komuś brakuje. Tu jest taka sala, jest ogólna, no i jeszcze można swój przywieźć telewizor na sali, no to mają niektórzy, o. Do parku pan wychodzi czasami? Tak, wyjeżdża? Tak, wyjeżdżam jak najbardziej. Ja jestem, tutaj mnie nazywają, że jestem bałaganiarz troszkę. Dlaczego? Dlatego, proszę pana, bo ja lubię z każdym żartować okropnie. No i wiesz, no panie, no i z doktorem umiem rozmawiać. Życzę wszystkim tutaj, co się, są na tych salach, życzę wam, ludzie kochani, żebyście tutaj 100 lat żyli. No i ja jeszcze im czasami lubię zażartować, że ten, co jest chudszy, dasz mu trochę mniej, tak jak ja, to może więcej trochę. No i dadzą.